Już w najbliższą niedzielę po raz kolejny zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Gorzów tradycyjnie przyłączy się do ogólnopolskiej akcji wspierającej tych najbardziej potrzebujących. Przygotowania trwają, wszystko zapinane jest już na ostatni guzik. Teraz czekamy już tylko na identyfikatory, na jeszcze część puszek, na serduszka i na gadżety z fundacji. I od piątku zaczynamy jako odprawę z wolontariuszy z policją. W sumie będzie około 500, tutaj w klubie u szefa jest 250. Ile sztabów? 3 sztaby, Centrum Wolontariatu, Zespół Szkół Gastronomicznych i Klub u Szefa. A chętnych do uczestniczenia w akcji nie brakuje, pobudek jest wiele. Każdy jednak odczuwa wielką satysfakcję z niesienia pomocy. Jest to szczytny cel, żeby pomagać osobom, które potrzebują pomocy, a być może sami będziemy kiedyś potrzebowali takiej pomocy i nam przez to orkiestra pomoże. Ludzie jak najbardziej są pozytywnie nastawieni, wiedzą, że jest to szczytny cel, że należy ludziom sobie pomagać i dobrze wiedzą też, że sami mogą kiedyś potrzebować takiej pomocy, dlatego z chęcią wrzucają do puszki jakieś pieniążki. Kiedyś potrzebowałam pomocy i akurat znalazłam się pod tym sprzętem i tak to się zaczęło. My przypominamy, niedziela 10 stycznia, główna scena orkiestry grać będzie na Starym Rynku, drugi punkt imprezy w gorzowskim Kupcu. Na ulicach pojawi się także kilkuset wolontariuszy, tym razem zbieramy dla dzieci z chorobami onkologicznymi. Warto więc wrzucić tę przysłowiową złotówkę.